Doda za tobą sezon koncertowy. Widziałam, że towarzyszył ci w wielu występach twój mąż Emil. Jak on tam się odnajdywał? Na koncertach? On bardzo lubi koncerty. Bardzo lubi koncerty i... Najbardziej... Na wszystkie piosenki? Nie, absolutnie. Nie, myślę, że on lubi te koncerty, bo on po prostu lubi zjadać mi wszystko, tam, co jest w namiocie. A tam trochę jest. A tam droga jest, tam mnie nie ma, bo jestem na scenie, więc po prostu siedzi i je. Czy wy sobie towarzyszycie jeszcze odwrotnie? Czyli kiedy Emil pracuje, to też jeździsz w jego sprawach razem z nim? Jeżeli mi o to poprosi, to tak, ale raczej staram się nie narzucać. Muszę też zapytać o twoją nową funkcję, producentka filmowa. Wiesz, jak to jest? Widzowie po prostu przychodzą na film, myślą o aktorach, po prostu jest obraz w kinie. A nie myślą o producencie. Co tak naprawdę robi producent? Czym ty się będziesz zajmowała? Twarde negocjacje? Jezu, bez producenta nic się nie zacznie i nic się nie skończy. Producent to jest głowa całego filmu. I producent musi spiąć cały budżet, przede wszystkim go zebrać. Potem jest masa papierkowych rzeczy, zatrudnić aktorów, reżysera. Później te umowy jakby dopilnowywać, zorganizować cały plan zdjęciowy. No wszystko, no wszystko jest na głowie producenta. Mówi się, że filmy to jest jakby reżyser, ale ja trochę bardziej optuję za tą wersją amerykańską, gdzie jednak producent jest na równi, jak nie bardziej przed reżyserem, no bo gdyby nie on, nie byłoby reżysera. Mimo że jak najbardziej w moim przypadku ja zawsze oddaję pełne pole do popisu reżyserowi. Uważam, że to jest jego wizja, jego wersja i w ogóle nie będę się wtrącać. Ale czy ty ze swoją twardą ręką i silnym charakterem potrafisz zrobić takie deale, których nie zrobiłby nikt inny? Co, jestem 20 lat, podejrzewam. Jestem 20 lat w show biznesie i odpowiedź jest jednoznaczna. Bo właśnie może inne osoby sobie myślą, my się uczyliśmy tyle lat, żeby zostać producentem, a Doda pewnie wszechstronny talent i co, tak po prostu w to weszła? Nie ma żadnych trudności? No wiesz co, wydaje mi się, że jak ktoś się ma talent do tego, a ja mam, to się to obroni. Tak samo jak się obronił Pitbull, który był moim debiutem producenckim, tak samo pewnie obroni się reszta, no już. Ale wydaje mi się, że trochę ukrywałaś to, że jesteś tam współproducentem, był jakiś powód? Tak, oczywiście, ukrywałam to do samego końca, nawet jeszcze na premierze mówiłam, że nie, ja tutaj tylko gram. Właśnie dlatego, że ludzie uprzedzają się bez sensu, szufladkują ludzi, nie umieją po prostu spojrzeć sprawiedliwie na to, co widzą. A ja nie chciałam, bo to by było niemiłe i niesłuszne i naprawdę dużo pracy tam włożyłam i jako aktorka, i jako producent, więc chciałam, żeby... Nie chciałam ich z tymi informacjami z każdej strony zarzucać. Ale kiedy film przekazał sukcesem, pochwaliłaś się i wszyscy już wiemy, także chyba też gratulujemy, bo wyszło super. Myślisz, że... Ja się nigdy nie pochwaliłam, teraz dopiero się chwalę. Ludzie mi gratulowali, bo gdzieś tam było napisane pod spodem, czy tam w książeczce, do DVD. Ale tak to się nie chwaliłam. I bardziej jestem dumna z mojej kreacji Miry. To ja pochwalę, że było wspaniale, ale przed tobą kolejny film, więc czego możemy się spodziewać? Już tam po prostu plotki i kontrowersje po całych mediach się rozlały, że trudny temat. To jest trudny temat i to jest kontrowersyjny temat, więc to nie można go nagrać niekontrowersyjnie i zrobić, wyprodukować. Trzeba go bardzo zero-jedynkowo i tak, żeby no, każdy był w szoku, bo to jest szokujące. Myślisz, że będzie ciężko dobrać aktorów, którzy się na to zdecydują? Myślę, że temu reżyserowi, którego chcemy zatrudnić, nikt nie odmówi. A on już się zgodził? Tak. No to czekamy, bo na razie nie zdradzamy. Nie.